Kadrowanie polega na wycięciu wybranego fragmentu kadru. Aby przeprowadzić operację kadrowania, należy najpierw zaznaczyć zdjęcie, na którym będziemy kadrować wybrany fragment tego zdjęcia. W tym celu wskażę kursorem myszy i kliknę raz lewym przyciskiem myszy, na przykład na to pierwsze zdjęcie z brzegu. Kolejną czynnością będzie wskazanie kursorem myszy i kliknięcie raz lewym przyciskiem myszy na przycisku o nazwie przytnij. Przytnij to jest inaczej kadruj, to jest ta sama czynność. Do operacji kadrowania mamy również dostęp po kliknięciu w menu edytuj i wybraniu tego samego polecenia o tej samej nazwie, czyli przytnij. Klikam raz lewym przyciskiem myszy w przycisk przytnij. Pojawiło się takie okienko o nazwie przytnij. I aby wykadrować wybrany obszar zdjęcia, należy narysować myszą prostokąt, w obrębie którego znajdzie się dany obszar zdjęcia do wykadrowania. Więc należy dobrze przemyśleć, z którego miejsca zaczniemy rysowanie. Ja na przykład będę chciał wykadrować ten czarny motocykl i rysowanie prostokąta zacznę mniej więcej od tego miejsca. Wskazuję kursorem myszy, czyli tym krzyżykiem tutaj białym, wskazuję miejsce, z którego zacznę kadrować. Naciskam i trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy. Przeciągam myszkę w dół, następnie w lewo. Zwalniam lewy przycisk myszy. Jeśli źle obrysowaliśmy dany fragment zdjęcia, można jeszcze tutaj to poprawić, chwytając za któryś z punktów tego prostokąta. Ja na przykład wskażę ten punkcik tutaj, w ten sposób, żeby kursor zmienił kształt na strzałkę o dwóch grotach. Przyciskam lewy przycisk myszy, trzymam wciśnięty i tak można sobie to okno dopasować. Dopasować ten obszar, który będzie kadrowany. Po narysowaniu myszą prostokąta należy użyć polecenia przytnij. Ja wskazuję kursorem myszy przycisk o nazwie przytnij i klikam raz lewym przycisk myszy. Czarny motocykl został wykadrowany, co widać tutaj na oknie podglądu. Kolejną ważną czynnością będzie zapisanie tego wykadrowanego obrazu do nowego pliku, aby oryginał nie został zastąpiony. W tym celu wskazujemy kursorem myszy menu plik, klikamy raz lewym przyciskiem myszy i wybieramy polecenie zapisz jako. Dostęp do funkcji zapisu mamy również po kliknięciu w przycisk zapisz jako, który znajduje się na pasku narzędzi. Ja skorzystam tutaj z menu plik i wybiorę polecenie zapisz jako i zmienię nazwę zapisu. Zapisuję w folderze zdjęcia pod nazwą kadrowanie. Następnie wskazuję kursorem myszy przycisk zapisz i klikam raz lewym przyciskiem myszy. I zapisałem w ten sposób to wykadrowane zdjęcie. Tutaj mamy zdjęcie o nazwie kadrowanie. Jest to ten właśnie wycięty fragment oryginału. Oryginał znajduje się tutaj na tym zdjęciu.